Z tej strony Jakub Zagórny, Kasper Słomka. Spotkaliśmy się tutaj z Państwem, by omówić kilka pieśni, między innymi pieśń Idzie żołnierz autorstwa Nieznanego. Dlatego też proszę o to, żeby mój kolega Kacper wypowiedział się pod kątem polonistycznym na temat tej pieśni. Przede wszystkim pieśń Idzie żołnierz można traktować jako swoistą miniaturę epicką, ponieważ chociaż ma ona poetycką formę, to jednak opowiada nam konkretną historię, ma pewną konkretną fabułę, co wskazuje nam na jej epicki charakter. Dlatego, że podmiot liryczny opowiada nam o tytułowym żołnierzu. Żołnierzu, który pokonuje pewną drogę. Idzie borem, idzie lasem i w trakcie tej drogi, w trakcie tej wędrówki różne spotykają go niedogodności. Głód, chłód, ubóstwo, które jest tutaj w pewien sposób obrazowane przez wspomnienie o dziurawej odzieży. I to wszystko nam wytwarza właśnie ten epicki obraz. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? To jest pieśń, która ma ewidentnie marszowy charakter. Rytmika została w ten sposób skonstruowana, żeby łatwo można było pod nią melodię marszową podłożyć. Ponieważ na to wskazuje nam ośmiozgłoskowiec, którym cały utwór jest pisany, ale też powtórzenia wskazują nam na ten właśnie wzorzec funkcjonalny pieśni pisanej pod tym kątem, by można ją było stosować jako marsz narzucający rytm właśnie maszerującemu wojsku. Tutaj chciałbym spytać właśnie kolegę historyka o to, jakie jest podłoże historyczne i jak można datować ten utwór w perspektywie właśnie tych funkcjonalnych jego przeznaczeń. Szanowni Państwo, po pierwsze musimy sobie powiedzieć, że tak jak słusznie kolega zauważył, pieśń Idzie żołnierz borem lasem. Borem lasem jest pieśnią marszową smętną, która właśnie, jak to kolega zwrócił uwagę, ma i wyznaczać rytm, ale i pokazywać tą niedolę żołnierską. Przyzwyczajać w ten sposób żołnierzy także w sposób psychiczny.